Imigranci wracają do domu. To najnowsza książka Wojciecha Kudyby, zaprezentowana na spotkaniu autorskim zorganizowanym w Bibliotece Miejskiej w Łomży. Pytanie jest ważne, ponieważ tytuł Imigranci wracają do domu może sugerować, że jakieś są podteksty polityczne. To od razu chciałbym zdementować. Słowo imigrant oznacza tutaj po prostu kogoś, kto jakąś część swojego życia spędził za granicą, akurat bohaterem jest Polak. Tak się potoczył jego los, że długo pracował w Niemczech, tak długo, że w pewnym momencie zaczął sam siebie uważać za Niemca. Ale osobliwe perypetie losu, no coś, co można nazwać tragedią życiową, sprawiło, że na nowo musiał sam siebie zdefiniować, w związku z tym jakby na nowo odkrył, że jest Polakiem. Tak bardzo to odkrył, że postanowił wrócić do Polski. Konstrukcja bohatera polega na tym, że on jest w gruncie rzeczy kimś, kto reprezentuje losy kilku autentycznych ludzi. To jest powieść oparta na autentycznych faktach, ale nie jest tak, że można kogoś konkretnego nazwać Karolem Traczem, który jest bohaterem powieści. Kilku ludzi spina się w tym jednym losie. Ja mam szczęście do debiutu w Łomży. Debiutowałem tu jako poeta, a potem w 2015 roku debiutowałem tu jako prozaik, więc to jest druga prozatorska książka. Prezentacja książki Imigranci wracają do domu to kolejne spotkanie autorskie Wojciecha Kudyby w Łomży. Jedno z tych spotkań autorskich odbywa się dzisiaj. Po raz trzeci mam ogromną przyjemność gościć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży pana Wojciecha Kudybę. Przed laty promował u nas swój tomik poezji. Jakiś czas temu swoją książkę Nazywam się Majdan, a dzisiaj przyjeżdża do nas ze swoim najnowszym dzieckiem, najgorętszą książką roku w plebiscycie telewizji Kultura. Imigranci wracają do domu. W tym roku wyjątkowo intensywnie, bo zdarza się tak, że mamy w miesiącu i trzy spotkania. W listopadzie już i za nami jest wieczór poetycko-historyczny nad Doliną i to akurat było spotkanie z nieżyjącym poetą Marianem Jachimowiczem, który przez kilka lat w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieszkał w Łomży, a po upływie ponad 40 lat powrócił do tego okresu zbiorem wierszy, to jest 24 wiersze objęte takim wspólnym tytułem Nad Doliną, które znalazły się w zbiorku poetyckim Równoleżnik Gołębia, wydanym w 1980 roku przez Ossolineum. Ta poetycka książeczka ukazała się w nakładzie 2000 egzemplarzy, natomiast w tej chwili jest nie do zdobycia. Nasza biblioteka ma jeden egzemplarz. Uznaliśmy, że w tym roku, w roku stulecia odzyskania niepodległości, 600-lecia nadania praw miejskich Łomży, warto przywrócić pamięci tego poetę i to jego poetyckie wspomnienie miasta z okresu dwudziestolecia międzywojennego i ludzi, którzy w tamtym okresie w Łomży żyli i pracowali, działali. Wojciecha Kudybę z Łomżą łączą związki rodzinne. Brat autora, Emilian Kudyba, lekarz weterynarii, aktywnie włącza się w życie kulturalne miasta. Z Łomżą jestem związany już prawie 40 lat i Łomża jest mi bliska sercu i w swoich działaniach zawsze staram się promować to miasto jako mieszkaniec tego ciągle rozwijającego się miasta. Widzę ciągle sposób na to, aby jego promować jak najszerzej, jak najdalej. I to staram się robić. Dzisiaj między innymi jest okazja ku temu, aby prywatnie mój brat również w Łomży pokazał swoje ostatnie teksty powieści, której napisał. W prywatnej rozmowie zdradził, że kolejna jego powieść będzie odnosiła się właśnie do ziemi łomżyńskiej, a mianowicie jednym z głównych jego bohaterów będzie marszałek ziemi łomżyńskiej Kazimierz Pułaski. Spotkaniu z pisarzem towarzyszyły prezentacje muzyczne. W mini recitalu na skrzypcach wystąpiła Inga Wawrzynkowska.